problem. Witam Państwa po przerwie. Tak jak mówiłam, gościmy nowego gościa. Jest nim Artur Cholewa. Witam Cię serdecznie. Witam. Artur jest organizatorem turnieju Polish Fighter Cup, który odbędzie się już w sobotę na hali SDS-u. O tym też za chwilę Państwu wspomnimy. I to będzie konfrontacja w stójce uderzanej. To dla mnie brzmi wszystko tak skomplikowanie. Czym, Arturze, jest stójka uderzana zatem? To dość proste. Wszyscy oglądaliśmy filmy o karatekach, kickboxerach, taekwondokach. Są gry komputerowe, gdzie możemy sobie dobierać różnych sportowców właśnie z tych dyscyplin, którzy między sobą walczą. Stójka uderzana, czyli walka na stojąco. Nie ma walki w parterze, nie ma sportów zapaśniczych. Czyli to już nie jest MMA. To jest pewien element, że tak powiem, walki MMA, czyli walka w stójce uderzanej na stojąco. Można boksować, można kopać, zadawać ciosy nogami, kopać w głowę, kopać w brzuch, kopać w nogi. Na tym to polega. Przyjeżdżają zawodnicy tych różnych dyscyplin, bo i taekwondo, i karate, tak jak powiedziałeś, i MMA, tak? Zgłaszają się do tej konfrontacji? Tak, są zawodnicy kickboxingu, taekwondo, karate, muay thai oraz ci, którzy świetnie czują się w stójce uderzanej, uprawiając MMA. Znalazłem wspólny mianownik dla tych wszystkich dyscyplin. Mamy dwie formuły walki, kick light, czyli taka light kontaktowa formuła dla tych, że tak powiem, początkujących, może i też średniaków, oraz formuła full kontaktowa, low kick na ringu, gdzie profesjonaliści mogą wejść na ring i, że tak powiem, nokautować się. Czyli karatecy będą mogli zmierzyć się w tej stójce uderzanej z ludźmi, którzy trenują taekwondo, tak? Tak, i to jest chyba wszystko... właśnie cała ta energia właśnie wynika z tego, że tutaj można, że tak powiem, zastanawiać się, który z tych zawodników, z tych dyscyplin będzie, że tak powiem, lepszy w danej formule. I tutaj możemy sobie właśnie tak czy dobierać, czy po prostu obserwować karateków, którzy walczyć będą z zawodnikami Muay Thai, albo kickboxerów, którzy nagle będą musieli powalczyć z taekwondokami. Tylko mężczyźni, czy kobiety też? Oj, kobiet też jest sporo. Kobiet też jest sporo, bardzo chętnie uprawiają sporty walki. Dużo kickboxerek, dużo zawodniczek uprawia Muay Thai. Zresztą i w karate mamy mnóstwo zawodniczek. Ale więc... i MMA mówiłeś. Dokładnie, no MMA jest troszeczkę już inną dziedziną. To się wszystko rozwija i poszło w stronę MMA. Natomiast jeden z elementów walki w MMA jest stójka uderzana i ja poszedłem, że tak powiem, w tę stronę. Bo to nie jest gala, jak podkreśliłeś, kiedy rozmawialiśmy przed programem, tylko turniej. Tak, jest to turniej sportowy, na który zapraszamy wszystkich, którzy trenują stójkę uderzaną, którzy lubią walczyć w stójce uderzanej, którzy mają po prostu na ochotę na taki turniej. Wiemy, że gale MMA co tydzień są praktycznie gdzieś, co miesiąc w kraju czy za granicą i jest tego bardzo, bardzo dużo. Natomiast każda z tych dyscyplin ma też swoje mistrzostwa Polski, ale nikt jeszcze nie zrobił konfrontacji w stójce uderzanej. Dlatego. Czyli ze wszystkich sztuk walki, prawda? Jakby w jednym. Tak. Taki miszmasz. I ty to wymyśliłaś. To jest druga edycja. Druga edycja, pierwsza była na wiosnę. Zgłosiło się wtedy 90 paru zawodników. Na drugą edycję zgłosiło się już 170. No, fama się rozeszła wśród zawodników. Myślę, że to zawsze wzbudzało emocje, gdzie ludzie walczą ze sobą i nagle mogą się nokautować, są ciosy. Do tej pory wielkie turnieje, wielkie gale K1 wzbudzają potworne emocje. Na to się patrzy, to się chętnie ogląda. I jest masa ludzi, którzy oprócz tego, że podziwiają ludzi z MMA i oglądają te gale, to nie lubią sportów zapaśniczych. Wolą ciosy, wolą kopnięcia i chętnie na to przychodzą. Ty też będziesz walczył? Staniesz na ringu? Nie. Albo na macie? Nie, bo ty jesteś zawodnikiem, prawda? Byłem zawodnikiem i od 10 lat jestem trenerem w klubie sportowym Alcon w Szczecinie. I stąd był pomysł, że bo od 10 lat spotkałem bardzo ciekawych ludzi. Szkoliłem karateków, szkoliłem taekwondoków, poznałem ludzi z Muay Thai, poznałem też ludzi z MMA, obserwowałem to, czym się zajmują. Znalazłem wspólny mianownik, zaprosiłem ich. Jest efekt, bo mamy dwa razy tyle zawodników na drugiej konfrontacji, co na pierwszej. Jakie sztuki walki są Ci najbliższe? Co Ty trenowałeś? Kickboxing, taekwondo. Wywodzę się z taekwondo. Zaczynałem od taekwondo. Później udało mi się odnaleźć w kickboxingu. 5 lat kadry narodowej. Trochę podróżowałem po świecie. Spotkałem świetnych ludzi. Jakie puchary? Dwa razy wicemistrz świata. No, jak skromnie powiedziane. Dwa razy wicemistrz świata. Nie mogę być skromny. Zajmuję się teraz poważną rzeczą. Jasne, jasne. Nigdy chyba nie byłem nawet skromnym. Więc kiedy zapraszamy? Jeszcze raz powiedz. Zapraszamy w sobotę do Szczecińskiego Domu Sportu, hala SDS-u, na godzinę 9. O 9 jest rozpoczęcie i później już sędziowie biorą się do pracy i wszyscy zawodnicy zaczną walczyć. Myślę, że do godziny 18-19 będą trwały walki, więc jak najbardziej każdy myślę, że znajdzie czyli godzinę. Czyli jeden dzień? Jeden dzień. Czyli 18 dzień. Już możemy się spodziewać finału? Myślę, że tak.
Dobrze, dziękuję serdecznie. A zawodnicy z Polski? Z całej Polski? Z całego kraju, z całego kraju. Naprawdę, są, jest Kołobrzeg, jest Słupsk, jest Świnoujście, są Katowice, jest Rzeszów, mnóstwo zawodników ze Śląska. Przyjeżdżają całymi szkołami, czy indywidualnie? Coraz więcej. Dużo tych ludzi poznałem gdzieś, bo byłem zawodnikiem i walczyłem z nimi, z tymi trenerami już teraz. Więc zaproszenie wysłałem. Przyjechali z taką trochę niedowierzaniem na pierwszą edycję i to nie wszyscy. Natomiast teraz przywieźli wtedy po 5, po 4 zawodników. Teraz mamy w rozpisce z każdego klubu prawie po 10, po 15 zawodników, więc coraz więcej zabierają od siebie z klubów po to, żeby mogli ci młodzi ludzie powalczyć. Są nagrody, no tym próbuję skusić. Mam świetnych sponsorów, więc daję nagrody różnego rodzaju po to, żeby ci młodzi ludzie, czy też nie młodzi, seniorzy dostali wynagrodzenie za swoją wykonaną pracę, że tak powiem. To daje ten sukces, to wygrane, to pewnie też jest prestiż, tak? To jest też możliwość wypłynięcia jakby, prawda? Ze swoimi możliwościami. O to też bardzo chcę zadbać. Mamy profesjonalne zdjęcia, będzie fotorelacja z tego zrobiona. To pofrunie oczywiście na cały kraj. Będzie można zobaczyć w internecie. Robimy później z tego filmy promocyjne, filmy, które pokazują, co się działo. Pokazujemy trenerów, zawodników, więc z tej strony też bardzo o to chciałbym zadbać, żeby to funkcjonowało. Bo oprócz tego, że ci zawodnicy przyjadą i powalczą, to chcę im dać promocję. Chcę im dać nagrody, promocję. Niech to funkcjonuje właśnie w ten sposób, bo mamy XXI wiek. Sportowcy też już wymagają jakichś finansów, wymagają nagród, bo ciężko na to pracują. Właśnie tego chcę im dać. Łatwo się organizuje takie zawody? Jest sporo do załatwienia czasami. Oczywiście trzeba powozić z sali na salę różne rzeczy, przywieźć gadżety, pozamawiać puchary, ale to nie jest taki problem. Ostatnio największy problem jest z czytaniem komunikatów. Niestety muszę to głośno powiedzieć i mam wielki apel do wszystkich, którzy mają ochotę później jeszcze do mnie przyjeżdżać i zajmować się takimi rzeczami. Czytajmy komunikaty ze zrozumieniem. Jest łatwiej, mi jest łatwiej. Czasami dostaję jedno pytanie od trenera, który myśli, że to jest tylko jedno pytanie, a tego samego dnia jest to samo pytanie, już 200. Po prostu czasami zawodzi. Czyli komunikacja zawodzi. Dokładnie. Czytanie, po prostu zwyczajne czytanie, naprawdę. Obrazy przemawiają szybciej, ale trzeba przeczytać komunikat, który zajmuje czasami stronę. I zrozumieć go jeszcze. Zrozumieć. Mhm. Czasami jest ten problem. Zachęcam. Do czytania. Do czytania. Jak pięknie zakończyliśmy, proszę będzie, Państwa. Będzie nam łatwiej organizować ten turniej i łatwiej współpracować z kimkolwiek. Zaczęliśmy od sportu walki, proszę Państwa, kończymy na zachęcaniu do czytelnictwa. Dziękuję serdecznie, Arturze. Ja również, dziękuję bardzo. Artur Państwa był naszym gościem, jest organizatorem turnieju Polish Fighter Cup, który już w sobotę w hali SDS-u. Zapraszamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Ja zapraszam Państwa na krótką przerwę, tuż po niej znów widzimy się z nowymi gośćmi. Do zobaczenia.